Program Stać Mnie nie jest programem dokumentalnym i ma za zadanie przedstawić informacje ekonomiczne, gospodarcze i finansowe w sposób żartobliwy i z przymrużeniem oka. Witamy bardzo serdecznie, program Stać Mnie, ekonomia po ludzku, witają się z Wami Marcin i Michał, także dzisiaj pogadamy o kulinariach gospodarki. Znowu kolejny kraj, kolejny ciekawy kraj. Bardzo ciekawy, bardzo duży kraj i w moich ukochanych barwach, słowem Brazylia. Więc tak, na początku, Marcinie, do czego zachęcasz? Do subskrybowania naszego kanału, do oglądania innych naszych filmów z kulinariów gospodarki, bo już ich jest coraz więcej i się cieszą coraz większą popularnością, oraz do śledzenia innych naszych wydarzeń, fanpage'y i inne takie. Więc Brazylia, Brasilenio. Tak. Piękny kraj, ciepły, opaloni ludzie, szczęśliwi. Ameryka Południowa, te piaszczyste plaże, tak? No, dokładnie, Copacabana. Tak, no jedna z najpopularniejszych plaż na świecie. No, karnawał tam się odbywa i w całej Brazylii, no, huczny. Generalnie, miasto Rio de Janeiro, każdy kojarzy, szczególnie Jezusa. Tak, oczywiście. Znany człowiek, tak. Celebryta. Tak, no, do ostatnich lat to chyba był największy pomnik chyba Chrystusa, tak? Aż Polacy nie zdeklasowali, tak? W Świebodzinie? Tak, koło Estrójki. Chyba w Wielkopolsce, tak? Lubuskim. Lubuskiem, przepraszam. Tak. Także Polska przebiła Brazylię. No, Polska mistrzem Polski. Nie tutaj. Choć tam jest ciekawostka, że tam ludzie bardziej chodzą w t-shirtach z Jezusem, z Matką Boską. No, u nas to nie jest jakieś, może taka kwestia kulturowa, ale... No, tam jest imię Jesus, nie? Tak, no. Nikt nie widzi w tym problemu. A to jest kraj bardzo liczny. Jakbyśmy podpadli Brazylijczykom, to byśmy mieli problem, bo ich jest ponad 200 milionów. 200 chyba 7 nawet konkretnie, także... To już jest taka pokaźna liczba. Nic dziwnego, że mówię o tym kraju, że to jest przyszła potęga, ponieważ z 207 milionami ludzi i z 8,5 miliona kilometrów kwadratowych, co stanowi połowę Ameryki Południowej, mają szansę zostać jedną z największych czołowych gospodarek świata. Tak, szczególnie, że to jest piąty największy powierzchniowo kraj na Ziemi. Więc to są warunki sprzyjające, żeby się rozwijać, szczególnie, że pozostałe kraje Ameryki Południowej są rozwijające się. No, Argentyna, o której mówiliśmy, się fajnie rozwinęła i się dalej rozwija, ale to są kraje specyficzne. Przede wszystkim klimat. Gorący, wilgotny, lasy równikowe, które się wyrąbuje, no, w celu zarobkowym. No, jak na wszystkim, jeżeli można zarobić, no to człowiek się stara zarobić w swojej naturze. Generalnie zjawisko jest i w Brazylii się te lasy wykorzystuje w przemyśle. A jak już je wycięli do pnia, było karczowanie, to potem ogarnęli, że pod ziemią jest też inna fajna rzecz, kilka fajnych rzeczy, mają bardzo duże pokłady, między innymi... Żelaza. I to im się przydaje, bo to jest kolejna faza, czyli jest rolnictwo, czyli wyrąbujemy lasy, dość takie mocne rolnictwo. Tak. Potem mamy właśnie przemysł, to im wychodzi, a potem albo, jest... Albo hodowlę, bo hodowla też tam nieźle wychodzi, chyba drugie miejsce w hodowli bydła i tej trzody chyba tam, to się chyba... Bydło rogate chyba, no to się mówi, z tego co pamiętam. I oni w to celują, to chcą sprzedawać na świat i to im wychodzi. Także... Tak, ale generalnie kopaliny również, tak. Czyli nie tylko rudy żelaza, ale też węgiel. Brazylia stoi węglem i stalą, tak? Jak większość krajów kiedykolwiek w swojej historii, każdy potężny kraj obecnie, teraz lub kiedyś opierał na tym swoją gospodarkę. Ale to nie jest tylko jedna rzecz, która w Brazylii jest, ponieważ Brazylia ma taką ciekawą specyfikę, że praktycznie wszystkie złoża jakichś dziwnych metali, na przykład, czy kopalin, na przykład tak jak boksyt, cyna i inne takie, generalnie Brazylia zajmuje dosyć wysokie w ogóle miejsca w wydobyciu tego typu kopalin. Pierwsza trójka to jest praktycznie zawsze. Także, no, super. No, jeżeli ma się taki potencjał, to się nie dziwię, że oni celują w tą naprawdę wysoką czwórkę tych największych państw, jeżeli chodzi o gospodarkę w przyszłości. A szczególnie, że oni są tak powierzchniowo i północ, południe, wschód, zachód rozciągnięci. To jest taki, no powiedzmy, że kwadrat taki rozciągnięty. Oni mają z różnych klimatów, ale różnych epok geologicznych ziemię, więc oni mają różne surowce, także założenia. Mogą sobie pozwolić, tak, na to, jak że Amerykanie mogą czy Chińczycy wydobywać, tak. No, w Europie jest trudnie, bo mamy takie, prawda, bardziej punkty na mapie. To albo trafiłeś, albo nie. No. A Brazylia stanowi połowę kontynentu, więc mogą wybierać po prostu. Chociaż na powierzchni też im fajnie idzie. Kawa, tak. Pierwsze miejsce na świecie. Tak, i to jeszcze nie takie pierwsze miejsce. A, tam zaraz ktoś z tyłu nas goni. Tylko mają ponad 25% całego jakby sektora kawowego, nazwijmy to, na świecie. I produkują, no, ponad 25% na cały świat. A dopiero za nimi jest tam długo, długo nic i następne dopiero kraje, które się tym zajmują, na przykład Wietnam, tak?
Ale ciekawostką jest to, że nam się kojarzy głównie z ropą, tak na zdrowy rozum. Jakie kraje najbardziej na ropie stoją? No, arabskie generalnie. No, Perska Zatoka, prawda, tak, te klimaty. Wenezuela też. Plus Stany Zjednoczone. No, trochę też Rosja. Trochę też Rosja, znaczy trochę, bardzo też Rosja raczej. No, a drugie miejsce na świecie ma Brazylia. No, węglu jest czwarta, także nie wiem, która Polska u szczytu swojej potęgi. No, też byliśmy tam wysoko, no ale... Ale oni są, prawda? Ale oni są chyba tak, mają tą stabilniejszą taką tą politykę tego wydobycia i to miejsce tam zajmują od jakiegoś czasu. A gdyby wasze kobiety, bądź panie, jeśli nas oglądają, by były zainteresowane kruszcami, to również w Brazylii jest ciekawie. Tak. Chociażby szmaragdy. Przede wszystkim szmaragdy. Przede wszystkim szmaragdy, drugie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o wydobycie tego kamienia szlachetnego. A wreszcie też nie próżnują, bo jak inne kraje też właśnie takie górnicze, między innymi właśnie diamenty przemysłowe, służące do obróbki różnych dziwnych rzeczy w przemyśle i nie tylko. I także, no i inne drobne, to już tam, jakie to konkretnie nie wiem, bo się na tym nie znam, ale... Większość z tej listy tych takich kamieni szlachetnych i półszlachetnych się tam po prostu znajduje w Brazylii. Można je wydobywać, czy to przemysłowo, czy to jakby tam hobbystycznie. Co jeszcze ciekawego, to wino brazylijskie, które bardzo się fajnie rozwija i są bardzo duże i coraz większe z roku na rok po łacie właśnie hodowli winorośli. Chociaż jeszcze nie doceniane na świecie. No jeszcze nie. W porównaniu na przykład do RPA, czy do Australii. Czy Argentyny nawet, tak, Chile. Czy nawet Argentynę, Chile, to nie są jeszcze tak docenione te wina brazylijskie, ale... No, mają przede wszystkim dużą powierzchnię, więc mogą tych krzaczków winorośli tam dużo więcej nasadzić niż na przykład w Chile to jest, tak? No, Chile jest stosunkowo bardzo mniejsze od Brazylii, więc jeżeli by tylko się Brazylia tak skupiła na tym i wypromowała tą markę, to myślę, że spokojnie ich przeskoczą. A skoro o hodowli, trzeba ją nawodnić i takim, prawda, błyskotliwym przejściem, energia wodna. Uwaga, Brazylia jest w czołówce, bo aż druga. Znowu druga. Ciągle we wszystkim byłem drugi. Na 1500 drugi, z polskiego drugi, w nogę drugi, z zielnika drugi. Jest druga w produkcji energii wodnej i w ogóle z potentatem ogólnie. 85%, Marcin, to jest energia wodna. Norwegia się chowa. Bo jaka to jest skala kraju, prawda? Oczywiście, tak. No i... W kilowatogodzinach to liczymy, oczywiście. I nie tylko, że tak powiem, pod względem tym, że oni 85% zapotrzebowania z tej wody jakby biorą, ale też skala jakby budowli hydrotechnicznych też jest ogromna, ponieważ jak wiadomo, największą hydroelektrownią, hydrotamą na świecie jest Tama Trzech Przełomów w Chinach. A uwaga, Brazylia, która oczywiście druga na tej liście największych tam, jakie zostały właśnie zbudowane i są wykorzystywane przez na potrzeby energii elektrycznej na świecie. Tak się już śmiejemy z Brazylii, że jest wiecznie druga. To tak, jest druga w produkcji kakao, druga w soi i druga w manioku. Ale się fajnie złożyło, jak się przygotowywałem, nie zauważyłem teraz w trakcie rozmowy. No. Wiecznie drugi kraj. No, może dlatego akurat czasami wygrywają częściej niż inni po prostu w piłkę nożną na mistrzostwach, żeby w końcu być pierwsi. Wiesz, jak ich jest 200 milionów. No to mają... Chociaż Niemców jest 80, a często wygrywają. I to z Brazylią ostatnimi czasy, tak? No. Więc tutaj nie liczy się ilość, ale jakość. I właśnie jakość, Marcin. Jaki byś rating dał Brazylijczykom? A, B i C. A jest najlepiej. B średnio, C lipa. Górne B. Górne B, czyli B+. Tak, górne B dlaczego? No, ponieważ tam dosyć duży problem jest z przestępczością i z... slumsami? Znaczy generalnie przestępczością, no bo korupcja to też przestępczość. Tam nawet na szczytach po prostu władzy i w tych takich głównych tych korporacjach brazylijskich, na przykład produkujących właśnie paliwa, czy z transportu lotniczego firma Embraer, tak? Oni byli tam oskarżani właśnie, że to nieważne kto, czy opozycja, czy koalicja, wszyscy brali łapówki i tak dalej. Do tego doszło, że nawet obalili chyba tam prezydenta. Znaczy, oczywiście w legalny sposób, tak? Była po prostu procedura impeachmentu wprowadzona i ten prezydent musiał po prostu ustąpić ze stanowiska z racji tego, że był właśnie oskarżony o branie łapówek, więc ja tego A tutaj bym nie zaryzykował. Jeśli zobaczycie wykres, wmontujemy potem, wykres wzrostu PKB. Ono rośnie, 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 nagle kryzys sru. I jest problem wielki. Oni są skorelowani trochę tym, że właśnie ropę eksportują, coś tam. No jednak to wszystko się zazębia. Jak rąbnie raz, to wszystko leci. Nie jak w Polsce, naszej zielonej wyspie. No, górne B,
Ja daję jednak górne B, bo wierzę, że ta gospodarka jest na tyle silna, że to górne B się należy. Dobrze, to dziękujemy za uwagę. Oceniajcie materiał, piszcie, jakie kraje byście chcieli jeszcze zobaczyć. A my się żegnamy. Mhm. Program Stać Mnie, do usłyszenia. Cześć.